Siemano wszystkim. Wybaczcie, że przedługa misja, ale tak jakoś wyszło. Czy to mogę oznaczyć jako cel? Ponieważ ten pies mnie tu denerwuje. Nie chcę sobie tu wzbudzać podejrzeń. Wiecie, pies tu gdzieś biega, strzeka do mnie. Boże, szczeka. A ja muszę jakoś się z nim tutaj męczyć. Więc myślę, że to jest najlepszy sposób. Likwidacja mała, nieszkodliwa. Nikomu nie zaszkodzi. Będziemy się tu teraz pomału skradać. Mam nadzieję, że misja się niebawem skończy. Ponieważ jest trochę zajmująca. Jakie dzikie szczury. What the hell po prostu. O? Heads up, Sam. The police station's just around the corner. Copy that. Briggs, what's your status? I'm almost on site. I scoped out a rooftop 200 meters south of the police station. Eyes on the compound in the street out front. Nie wiem, jak w taki biały dzień można się tu gdzieś poukrywać, ale okej. Ważne, że jest amunicja. Trzeba kliknąć dwa razy, bo teraz się dopiero zorientowałem, że trzeba dwa razy klikać. Widzę, że oni tu hardkorowo jakoś jadą. Hop. Pewnie auto, tutaj trzeba się jakoś przetrzmychnąć. Zobaczmy, gdzie ten koleś tu będzie szedł, co on tu będzie robił. On sobie gdzieś tam idzie, zawraca. O, idzie tutaj cwaniak. Zaznaczymy go. Zaznaczymy tamtego, nie widzę go. No, widzicie, jak sobie fajnie idzie. Hop, 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 dzikie szczury. O, tamtego widzę. Wolę sobie oznaczyć cele, ponieważ będę przynajmniej wiedział, co i jak. Zeskoczmy w dół. Tutaj za osłonę. Hop, siup, tutaj. No, hop. Zajebiście. Kurwa. Nie! Jesus Christ! Jakiś jebany pies! Masz gnoju. I już wiecie, dlaczego do psa strzelałem. Szlak, nie, kurwa. Miał być po cichu. Gdzie chuju tu stoisz, kurwa? Myślę, że fajny jesteś. No, granat. Jeszcze lepiej. Dobra, wiecie co? Nie. To nie ma sensu. Siema, chłopaki. Ja sobie biegnę tutaj. Wy mnie nie widzicie, bo ja sobie biegnę. Ale was tu, kurwa, jest. Dobrze, przynajmniej obszaiłem sobie, jak teren wygląda. Jest dobrze, jest bezpiecznie. Wiem, że będę musiał tych kolesi jakoś zlikwidować. Czyli prawdopodobnie będziemy ich likwidować od lewej strony. Bo ten koleś gdzieś tu cały czas łazi. Do tego ten jebany piesek tu jest. Szlak! Złaź na dół. Alt miał być. Alt. A teraz kucaj. Super. Tego też chcę zaltować. Dobrze, ten nic nie widział. Jest bezpiecznie. Nieważne. Więc hopsaj tu. Następnie tu, ponieważ ten gnój gdzieś tam będzie łaził. Następnie tu. Tego psa najbardziej się obawiam, bo nie wiem, jak ten skurwysynek będzie reagował. O, idzie skurwielek mały. No chodź tu, chodź. Masz gnoju, więcej mi tu nie podejdziesz. No, ty też tylko bądź w zasięgu. Nara. Nie mam tu żadnych drzwi, przez które mógłbym przejść, na przykład gdzieś tu z tyłu.
przykład jakoś, nie wiem, tutaj, tędy, boczkiem, tyłem, jakkolwiek. O, widzicie, martwa strefa, przez którą się nie da przejść, szlak. Oszukali mnie, może z tamtej strony, ale wątpię. Mam, że tego knypka tutaj sobie zlikwidowałem. Jest w miarę bezpiecznie. Dobrze, tutaj hopsaj. Dobrze, do kolejnego. Dobrze, odejdź od tego. Tu widzę jakieś przejście. Tu widzę jakieś przejście, aczkolwiek czy tutaj tyłem się można jakoś dostać? Można? Nie! Niewidzialne ściany niestety nas tutaj atakują z każdej strony. Więc niestety musimy się udać jakoś tędy. Wespnij się do góry. To było blisko! To było stanowczo za blisko. Trzeba będzie go jakoś tutaj zlikwidować. Tu jest jakiś ziomek w ogóle, what the hell. Nie, byłeś tak blisko, chodź tu, wróć, wróć, słoneczko! Poszedł sobie. Olać typa. Nie, to nie. To będziemy sobie tutaj się kitrać. Hopsiaj tam. Następnie tutaj, następnie... Gdzie? No odejdź, odejdź, bo ten typek tu idzie. No puść tu! Bo mnie tu jeszcze wyczają. Holender. Dobra, tamten typek gdzieś tu stoi. Gdzie ja się w ogóle mam dostać? Tam się mam dostać. Tu jest dwóch kolesi. Nie ma sposobu innego jak tutaj przejść, więc ukryjemy się tutaj. Tego typka sobie nie oznaczyłem. Yo. Tu są kabelki jakieś. Dobrze, podejdziemy tu. Podejdziemy tu. Następnie tu. Fuck, jest to zajebiste. Czy ja tam mogę wejść do góry? Ponieważ chciałbym tam wejść do góry. A nie chciałbym się jakoś tutaj zbłaźnić. Dobra, zamknij drzwi. Bo nie ma potrzeby, żeby oni mnie tu widzieli. Dobra, tu nikt nie łazi. Oczywiście przycisk musi być zepsuty. Zostaw to. Czy tutaj jest jakieś przejście? Tak, tędy. Zajebiście. Ciekawe, czy to jakoś można wykorzystać, bo widzę, że to się tak ładnie błyszczy. Gdzie ja mam cel? Tu, na dole ser... A rzeczywiście, to są drzwi jakieś. Dobrze, że tu jednak się obróciłem, bo byłby problem. Open that door. Idź do pokoju przesłuchań. I'm inside, making sure I'm not followed. You have a lock on Coben's location? No, na pewno. Best bet is a secure interrogation room. Top floor, south side. Briggs, pull out. Jest dobrze, jest dobrze. Po cichutku, na spokojnie. To jest taki Hitman, tylko troszkę inny. Gdzie mi tu tą światełkiem? Okej. Sobie tu przejdziemy. Przejdziemy. Widzisz, żaden tutaj się nie skapnął, że ja sobie tu jestem. Ma hapa? Hapa. No to wspinaj się. Fuck me! Are you fucking kidding me? Come fire!
Seriously? Ja jebie. We're going in. No to go in. Dziesiątki. Gdzie mnie tu kurna? Okej. Nieważne. Dobra, nikt więcej się tu nie skrada? A jest jeden typek. I tyle się widzieli. What's going on? And you are dead. Nie, na pewno nie będziemy chcieli przytrzymać tego ciała. Nie będę go za nic trzymał. Jeśli chłopak wali. Gorzej, że mam tylko 7 naboi, a przydałoby mi się troszkę więcej. Strasznie dużo zmarnowałem tej amunicji na nich. Będzie, że u góry kurna nie będzie ich tak dużo. Jest tylko kibel, szlak. Liczyłem, że będzie coś więcej. Jakie kurna wyrka mają, wy to widzicie? Zajrzyj. Uuu, halo? What you told the Americans. Don't move. What did you tell them? Talk to me. Talk to me. Open that door. Sutki elektryczne. One more time. Why did you run to the Americans? I told you it has nothing to do with you. Nothing, I swear. So, you are saying we are not important enough to turn us in? Is that it? No, I'm not saying that. No. What I'm saying... Yellow. You talk too much. I thought you wanted me to. Don't think. It gets you in trouble. Okay. Fucking told them everything, okay? I've located Coben. Is he alive? For now. Fuck yes! To jest po prostu zajebiste. Thank you. Who are you? CIA? Oh, you have gotta be fucking shitting me! Jak spierdala. Sir, this is about what happened in DC! Shut up. Sam, what's happening? No. No, don't! I wypierdalaj. W podskokach. You here to save me? I'm here to save what you know. Sit. Sam, it's about to get ugly. Local talent's closing on your position. Package is secure. Briggs, what's your 20? Inbound with the van. Holy shit, he is here to save me. Move. Now. Ow! No nie, serio? Muszę go prowadzić? You'll keep me safe, right? To taki chuj! Zmieńmy sobie ramię. Spróbujmy przestrzelić. Nie, może jednak nie. Cichutko. I tyle widzieli moją broń. Nie, 10 pocisków czy nieskończoność, bo teraz to już nie wiem.
19 metrów, żeby gnoja wyprowadzić. Ja pierdolę, to będzie katorga. Czemu ja nie mam tutaj żadnej amunicji po drodze jeszcze? Przedtem było tego zajebania, teraz nie ma nic. Szlak. Dziesięciu wrogów mogę zabić swobodnie. Miejmy nadzieję, że mi się to uda. O, szlak. Yo? Yo? Yo! Siema! Ty. Holender. Dobrze, na razie na tym ramieniu idziemy, bo jest chyba najlepsze. Nie wiem, czego chcę zabić. Ten jeden pocisk zawsze się może przydać. Co się oglądasz? Yo! Yo! Kurna, boję się, że on się zaraz tu obróci. To jest po prostu... Ja pierdzielę. Dobra, ukryjemy się tu gdzieś za filarem. Ty. Pięknie. Dostał w poteliczkę. Chuj jebany. Napierniczę, całe pomieszczenie przejść, żeby kurna tylko wydostać jednego kolesia. Zapierdalaj po tym szkle, chuju. The hell, man? Grab on. What? Why? Do it. Go, go! Holy shit! Briggs, we're in. I nikt go kurwa nie widział na całej tej drodze. Gormi będzie teraz spierdalał, tylko po prostu jebne. A, już go odebrali. Zajebiście. Murzyńca, pakuj go do furgonetki. Oh my fucking god, to była zajebiście długa misja. Ach, na szczęście udało się skończyć w miarę, no... Myszka mi przez chwilkę gdzieś zniknęła. Kontynuujmy. Chyba wrócimy teraz do kryjówki. Nieświadomi, 1000 punktów. Skrętne obezwładnienia, 125. Ładnie. Punktacja ducha. Holy shit, możecie mi pisać w komentarzach, jak to przejść, co robić mniej więcej, żeby to było jakoś tak ominięci przeciwnicy. O, a dyskretne zabójstwa, to się rozumie się. Ale 50 przeciwników, ich wszystkich można było ominąć? Holy shit. I dostałem tylko 10 tysięcy kasy za to. All right. 6 weeks ago, a client contacted me. He wanted small arms, Katyushas, a fucking missile launcher, you name it. He was willing to pay top dollar, too. It was a good deal. It was too good. You supplied weapons for Blacklist Zero? Hey, I supply a lot of people, okay? They don't usually go around targeting U.S. bases. Who was it? All I know is that... They were talking about the attack on the embassy in Vienna, like they were fucking proud of it. Hundreds of innocent people died in that attack. Yeah, no shit, that's what I'm saying. This guy is a monster. He's a fucking ghoul, okay? And he doesn't leave loose ends. Yikes. Shitty week, am I right? This guy. What? Who the fuck is this guy? So you turned yourself in for protection. To keep you idiots from killing me over Guam, yeah. Briggs, how do you feel about storing our new cargo? My pleasure. What does that mean? Grim, you and Charlie try and dig up any information you can about Coben's mystery customer. It's time to go hunting. Woo! Ukończona. Mamy nową misję. Jest zajebiście, powróciliśmy do naszego gigatabletu na stole, ale widzimy się niestety w kolejnym odcinku. I pytanie do was, czy chcecie, abym wykonywał misja po misji, czy będzie to trwało na przykład pół godziny, czy 40 minut, czy jednak robić jakieś cięcia i krótsze odcinki?
Naprawdę nie zależy to ode mnie, tylko od was. Jeżeli taką macie ochotę oglądać, to nie wiem, piszcie w komentarzach, bo to jest na pewno wskazane. Także ja się z wami żegnam. Nie zapomnijcie zlajkować filmu, jeżeli się podobało. A jeżeli się nie podobało, to naprawdę nie wiem, co tu robicie jeszcze. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bye, bye.